W miniony piątek na scenie wozowni Framu w roli głównej i jedynej wystąpił Janusz Pacholec, aktor Teatru Rozmaitości działającego przy Domu Kultury SCK w Mielcu. Belfer, bo też w monodramie pod takim tytułem mogliśmy go obejrzeć, został przygotowany z okazji 70. urodzin aktora i 50-lecia jego działalności artystycznej. Kawał czasu zaczynałem gdzieś w latach 70. chyba pierwszym roku w Mieleckim Teatrze Maska, jako tam 16-17-letni chłopak, no i doczekałem do dzisiaj. No, przewinęło się trochę tych sztuk, mnóstwo. No. Szczególnie utkwiły mi w pamięci takie role jak w Damach i Huzarach, główna rola, czy w Gogolu w Orzenku, rola jajecznicy. Także takie dość fajna zabawa w teatr, jak ja to nazwę. Przyszedł czas na rolę Belfra od języka polskiego, uczącego w szkole dla tak zwanej trudnej młodzieży. Tytułowy Belfer to człowiek z pasją do nauczania, któremu jednak w pewnym momencie zwyczajnie zabrakło już sił. I mówiąc wprost, zaszczelił całą swoją klasę maturalną. Wie pani, mnie się tego Belfra bardzo dobrze gra. Dlaczego? Ja całe życie zawodowe byłem nauczycielem, więc teraz jakby przenoszę tą swoją historię na deski. Mierzyli się z tym nie tacy aktorzy jak ja, ale między innymi Przoniak to też robił, tego Belfra. Ja zrobiłem troszkę innej konwencji, troszkę innej wersji, a mianowicie troszkę spolszczyłem to, czyli nadałem polskie imiona. Zrobiłem nauczyciela nie literatury, ale nauczyciela języka polskiego, żeby to tak bliższe naszemu sercu było. Nauczycielem języka polskiego, to przeżywać najbardziej absurdalną sytuację, z obiektu przyjemności uczynić obiekt nauczania. Literatura przyjemnością, a spadaj, frajerze! W całej artystycznej karierze Janusza Pacholca Belfer jest pierwszym monodramem, który zagrał i jak sam mówi, czasami w pojedynkę na scenie jest łatwiej. No widzi pani, jak pani gra z kimś, to musi pani trzymać się tekstu, oj, trzymać, bo jak nie, to pani kładzie tego, z kim pani gra, prawda? Natomiast w tym wypadku, no ja mogę sobie pozwolić tam na pewne zmiany. Państwo i tak nie będziecie wiedzieli, czy ja powiedziałem prawdę, czy nie powiedziałem prawdę, to co w tekście jest, prawda? Także jest łatwiej, no a z drugiej strony, jest ciężko, bo godzinę samemu na scenie jest ciężko, naprawdę. Sztukę Belfer napisał belgijski dramaturg Jean-Pierre Dopanier. Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu tradycyjnie włączył się do Europejskiej Nocy Muzeów. Tę akcję w Tarnobrzegu zainaugurowało spotkanie z Beatą Gołębiowską, autorką książki W jednej walizce o polskiej arystokracji na emigracji w Kanadzie. Książka ma bardzo silne więzi, można powiedzieć, z zamkiem w Dzikowie, gdyż między innymi wśród 18 osób, które udzielały mi wywiady, to są arystokraci, którzy wyjechali do Kanady, polscy arystokraci, jest między innymi Marcin i Paweł Tarnowscy, którzy tutaj w zamku się urodzili. Także, a z kolei też moja rodzina ma powiązania z zamkiem, gdyż akurat nie w zamku, tylko w oficynach moja mama, moja ciotka i moja babcia spędziły całą okupację, gdyż hrabina Róża Tarnowska przyjęła do oficyn 100 uchodźców z Poznańskiego. Łącznie w książce zawarte są wywiady z 18 osobami z 11 rodzin – Tarnowskich, Potockich, Zamojskich, Popielów, Radziwiłłów, Sapiechów i Siemińskich. Praca nad książką trwała 5 lat. Akurat tak się złożyło, że ja studiowałam fotografię, więc to trochę mi pomogło. Też nauczyłam się układania szaty graficznej, także opracowałam szatę graficzną tej książki. I 5 lat między innymi dlatego, że to nie tylko były wywiady z arystokratami z jednej miejscowości, ale z kilku miast, między innymi z Vancouver, z Toronto, z Ottawy, także jeździłam po prostu po Kanadzie i dlatego
tyle to trwało. Ja też założyłam, że ja każdego z tych moich bohaterów sfotografuję, żeby będzie po prostu wywiad opatrzony współczesnym portretem. Promocja tej książki, którą można nabyć w Tarnobrzeskim Muzeum, rozpoczęła Noc Muzeów. Następnie pomieszczenia zamku zostały udostępnione zwiedzającym do godziny 23. W tym samym czasie na nocne zwiedzanie zaprosiło Centrum Natura 2000. Książka to ogród. Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Do 22 edycji wydarzenia popularyzującego czytelnictwo wśród najmłodszych włącza się Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach. W ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom 1 czerwca rozpoczynamy 22 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, do którego Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach przygotowuje się już od kilku miesięcy. Tydzień Czytania Dzieciom w Gorzycach zostanie zainaugurowany tak, jak rekomenduje to Fundacja ABC XXI wieku, wspólnym czytaniem dobrze znanego utworu Juliana Tuwima. Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach zaangażowali się w przygotowanie wspólnego wykonania legendarnego, pięknego utworu Juliana Tuwima, jakim niewątpliwie jest Lokomotywa. I przez kolejnych 7 dni będziemy spotykać się na wspólnym czytaniu. W ogrodach, na piknikach, w szkołach, w przedszkolach, w naszych bibliotekach i online na kanale YouTube'owym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach. Będziemy spotykać się z opiekunami dzieci i rozmawiać z nimi o tym, jakie korzyści niesie głośne czytanie dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Nie zabraknie atrakcji, niespodzianek i dobrej zabawy. W nawiązaniu do hasła Tygodnia Czytania Dzieciom ogłoszony zostanie również konkurs. Nasze dotychczasowe działania, myślę, że też wyróżnienia, które otrzymaliśmy od fundacji w ostatnich 2 latach, spowodowały, że coraz więcej osób i instytucji chce z nami współpracować. Za to serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy i małych, i dużych do wspólnego czytania. Ponownie udowodnimy, że cała gmina Gorzyce czyta dzieciom. Szczegóły niebawem na stronie internetowej i facebookowym profilu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach. Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu zaprosił mieszkańców miasta na koncert z cyklu Pianiści konkursów imienia Adama Harasiewicza, w którym wystąpili laureaci ogólnopolskich konkursów pianistycznych młodych talentów imienia Harasiewicza. To są bardzo zdolne osoby. To są młodzi pianiści, którzy na ogół zaczynają od takich drobnych nagród w różnych konkursach, ale w miarę kolejnych miesięcy zdobywają coraz poważniejsze nagrody. Jedna z właśnie uczestniczek konkursu imienia Adama Harasiewicza, Alicja Furmańczyk, tak wspaniale się rozwinęła, że nawet występowała w Carnegie Hall w Nowym Jorku, więc to jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie, wielka też dla nas duma i szczęście, że przy okazji jej uczestnictwa właśnie w takich wydarzeniach, jak i konkurs, jak i trasa koncertowa, zdobyła też bardzo pomocne w tej dziedzinie po prostu doświadczenie sceniczne, bo kontakt z publicznością w różnych miejscach, w różnej akustyce, o różnej porze roku, przy różnej publiczności daje tak ogromny trening i tak ogromną wprawę później, że to procentuje wspaniałymi właśnie wykonaniami podczas konkursów i koncertów. Thank you.
Dzisiaj będzie Beethoven, dzisiaj w zasadzie plejada największych kompozytorów, bo będzie Bach ojciec, Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart oraz Fryderyk Chopin, czyli wielkich takich trzech kompozytorów z epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. No i oczywiście kończący epokę klasycyzmu, wspaniały kompozytor Ludwig van Beethoven i jego sonata księżycowa. Koncerty w ramach tego cyklu wybrzmiewają od września 2022 roku. Laureaci zagrali w różnych miejscach, m.in. w Zamku w Dębnie, w Zamku w Oporowie, w Zamku Kazimierzowskim, w Przemyślu. Cykl zwieńczy koncert w Galerii Browarnej w Łowiczu 11 czerwca. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie książki Ceruj Szalew mają dwie wady. Na każdą czeka się kilka lat, a gdy ta już się ukaże, z jej powodu trzeba zarwać noc. Tak też jest z najnowszą powieścią tej izraelskiej pisarki pod tytułem Los. Jej bohaterkami są dwie, właściwie obce sobie kobiety. 90-letnia Rachel i 50-letnia Atara. Rachel jest dawną bojowniczką tworzącego się państwa izraelskiego, a Atara jest córką pierwszego męża Rachel, Mano. U schyłku życia starszej kobiety i na zakręcie życia młodszej ich losy, ich drogi tajemniczo splatają się. Połączył je właśnie Mano, dawny bojownik, później ceniony naukowiec, ukochany i ojciec, który umierając pozostawił im w spadku niespełnioną miłość, poczucie krzywdy, żal i tajemnice. Czy jest coś, co Rachel i Atara mogą sobie dziś wzajemnie ofiarować? Ceruja Szalew, jak żadna inna autorka, opisuje dramatyczne losy kobiet, ale przede wszystkim zagląda do dusz swoich bohaterek. W tle historia okupowanego przez Anglików Izraela oraz jego współczesność. Los to opowieść o miłości i utracie, o poczuciu winy i o rodzinie. To, że rzecz dzieje się w Jerozolimie czy Hajfie, stanowi o egzotycznym uroku powieści, która jest jednak na wskroś uniwersalna. Mamy tu pełnokrwiste, wielowymiarowe postaci, a ich pogłębiony rys psychologiczny sprawia, że wchodzimy niejako w skórę bohaterów, przeżywamy ich emocje i wielkie namiętności. Chwilami napięcie staje się nie do zniesienia, aby za chwilę czytelnik mógł przeżyć wspólnie ze swoim bohaterem, jak to u Szalew, cudowne katarzis. Ostrzegam, mogą przy tym popłynąć ciepłe łzy. Ceruja Szalew, Los. Serdecznie polecam. Bogdan Myśliwiec oraz Jan Skwara w ciągu 2 tygodni wykonali kilka tysięcy zdjęć z niedostępnych dla turystów miejsc w Bangladeszu. Ich relacje z zatłoczonych ulic i portowych wybrzeży, targu rybnego i życia codziennego w Bengalu będzie można oglądać w Muzeum Zamku Tarnowskich już 28 maja. Artystyczne więzi pokoleń to podsumowanie całorocznej pracy instruktorów oraz tancerek zrzeszonych w Akademii Tańca Art Dance. W trakcie gali w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie widowiska taneczne obfitować będą w wiele emocji, od śmiechu przez łzy wzruszenia. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Muzyka w Sandomierzu. W ciągu 4 dni będzie można posłuchać takich artystów jak Piotr Cugowski, Grzegorz Turnał czy Stare Dobre Małżeństwo. Zwieńczeniem festiwalu będzie film dokumentalny poświęcony życiu i twórczości Marka Sochackiego. Bilety do nabycia na stronie kupbilecik.pl. I have a
have terrible news. Your grandfather is dead. I don't even know him. Główną bohaterką Mafia Mamma jest Christine, która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Gdy z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci dziadka, Christine wyrusza na pogrzeb, który wywróci jej życie do góry nogami, bowiem uroczy staruszek przed śmiercią uczynił wnuczkę jedyną spadkobierczynią swojego biznesu. We have to go to the funeral. What did my grandfather do? Mia, my dying wish is that you be the new boss of the Balbano family. I've got a lot going on at home. My son just went to college and my husband just cheated on me. You want me to take care of him? No! No. No, no, no. We need someone who's level-headed. Unassuming and empathetic. Did you just call me pathetic? We are in the middle of a war with our enemies, the Romanos. We have to kill those Romanos before they kill us. It's just like the Godfather. Oh, right, yeah, I never saw the Godfather. Okay, look, it's really hard to find 3.5 hours. How are we supposed to appear strong when she is this? You look like a librarian. Finally had Italian men yet? He tried to kill me? With his penis? You're the boss. No, and the boss takes care of business. I made muffins. I am tired of this war. My family is tired of this war. Oh my gosh, TripAdvisor does not lie. Can I get another scoop? Hi, I'm still in the dark here. No, it's a figure of speech. Asyż. W napółszklanym grobowcu w kościele Matki Bożej Większej znajduje się ciało świętego, innego niż wszyscy. Ubrany w dżinsy, sportową bluzę i buty Nike'a, wygląda jakby przed chwilą zasnął. Piętnastolatkowie nie powinni umierać. Jest jednak w tej historii coś, co przerasta ludzkie pojęcie. Lui diceva che tutti nasciamo originali, ma diversi muoiono fotocopie. Quando morì Carlo, la chiesa era talmente piena che nessuno riusciva più a entrare dentro la chiesa e tanti dovettero rimanere fuori. Tra questi c'erano molti extracomunitari, persone che io non avevo mai visto. Carlo ha fatto ricoverare due persone che erano malate, che stavano per strada. Che si alimentava in l'Eucaristia, in esa misa di cada dia, da ahí manaban las fuerzas para decir, macho, no me puedo... O sea, no me puedo juntar con otras personas y no decir, esos son mis hermanos. Esas personas que hay ahí. Cierpiący na poważną otyłość nauczyciel angielskiego próbuje odbudować więź ze swoją nastoletnią córką. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old, and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Ha 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 ha!
Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay.